Wigilia to dzień, w którym nawet ostatni kawałek chleba dzielimy z bliźnimi. Dzień, który zbliża oddalonych, łączy umarłych z żywymi i jedna skłóconych. Ten piękny i jedyny dzień w roku wszystkich mieszkańców gminy i miasta Sianów, obecnych i byłych, bardzo młodych, młodych w średnim wieku i wieku podeszłym, tych, którzy są w naszych wsiach, sołectwach i w mieście Sianowie, także tych, którzy z różnych względów są obecnie poza granicami gminy i miasta, nierzadko poza Polską, obejmuję serdeczną pamięcią i życzę wszystkiego najlepszego. A na nowy 2009 rok życzę, by był on wart zapamiętania i wart powtórzenia. Otoczmy troską życie, woła Kościół w tym roku liturgicznym. Zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia, gdy Bóg staje się człowiekiem i daje nam swoje życie. Niech więc to życie, które jest z Boga, stanie się naszym udziałem. On się rodzi dla pokoju, dla miłości, dla bycia człowiekiem z nami. Niech tego życia nie brakuje nikomu z nas, w dostatku, w radości rodzinnej, wspólnoty, we wspólnej wierze. A na zbliżający się nowy rok, który niech będzie bogaty w życie, do życia człowiekowi jest potrzebny drugi człowiek. Życie człowiek może przekazać tylko przez drugiego człowieka. Dostatności życia w całym nowym roku, a więc i też dostatku człowieka, tego, który pomoże, który ukoi, który ukocha, który się podzieli. Wesołych, radosnych, błogosławionych świąt i szczęśliwego nowego roku pełnego życia ludzkiego i Bożego. Szczęść Boże!